Bardzo się cieszę, że dzisiaj mogliśmy gościć bardzo młodą kulturę w Teatrze Starym Bolesławcu, że spotkanie doszło do skutku i że przyjechały osoby zainteresowane z różnych miejsc i te, które chciałyby uczestniczyć, wziąć udział w warsztatach, projektach w ramach bardzo młodej kultury. Atmosfera Młodzieżowego Domu Kultury w Bolesławcu, który jest instytucją łączącą w sobie, w swojej statutowej działalności, zarówno działalność na rzecz edukacji kulturowej, jak i pracy z oświatą, ponieważ jest to placówka oświatowa, dała pole i dała możliwość dyskusji zaangażowanej o współpracy tych dwóch resortów, czy tych dwóch branż. Zależy nam na tym, żeby je ze sobą łączyć i emocje, które dzisiejsza dyskusja wywoływała, są najlepszym tego dowodem, że jest dużo barier, ale też jest dużo wspólnych interesów i myślę, że te interesy znajdą miejsce w projektach, które będą realizowane w bardzo młodej kulturze. Pierwszy raz spotkałam się z tym tematem i z tą inicjatywą, z tym projektem. Wydaje mi się być bardzo ciekawy i warty realizacji. Pewnie okaże się wszystko w toku, jak to wszystko się potoczy dalej. Bardzo fajnie, że wspiera tutaj taką aktywizację ludzi, społecznych liderów, młodzież. Wydaje mi się, że tak, że młodzież należy angażować, że młodzież należy zachęcać do działania, pokazywać jej jakieś tam nowe kierunki rozwoju. Bardzo się cieszę, że powstał taki projekt, taki pomysł bardzo młodej kultury, ponieważ dotychczas większość projektów, które były kierowane z Narodowego Centrum Kultury, składaliśmy, aplikowaliśmy o te wnioski. Co szło na Dolny Śląsk, zawsze było to mnie wiadomo. Tutaj już jest ta odrobina nadziei, ponieważ wiemy, że 10 projektów będzie zrealizowanych w czasie tego roku na Dolnym Śląsku, więc to już jest jakiś taki pierwszy zaczyn do tego, żeby skorzystać z tego projektu, bo wiemy, że te pieniążki zostaną na Dolnym Śląsku. Myślę, że te zespoły w składzie właśnie ciało pedagogiczne, jednostka kultury i przedstawiciel stowarzyszenia, to będą doskonałe grupy, które zawiążą między sobą właśnie współpracę i na przyszłość będzie to doskonale wróżyło dla miasta, dla gminy, dla regionu. Projekt sam w sobie na pewno ciekawy. Widzę tutaj bardzo duży potencjał do integracji zarówno instytucji kultury, jak i stowarzyszeń, a też i takich pasjonatów grających solo, że tak powiem, tak, wśród społeczeństwa i lokalnej społeczności. Duża szansa dla nich, możliwość pozyskania pieniędzy na realizację swoich celi, być może na urzeczywistnienie pewnych pomysłów, które już są wśród znajomych, wśród grona sąsiadów chociażby, tak, i społeczności lokalnej realizowane. Więc ja kibicuję mocno i mam nadzieję, że uda się wspólnie na terenie właśnie Jawora, skąd pochodzę, takie inicjatywy, taki projekt napisać i zrealizować. Jestem gorącym orędownikiem w ogóle wszystkiego, co jest związane z rozwojem kultury i po prostu będę popierała wszystko obiema rękoma i będę głośno o tym mówiła, że kultura to jest coś, co kształtuje po prostu naród, naszą świadomość i w ogóle człowieka, więc wszystko, co służy temu, żebyśmy mogli więcej o niej mówić, więcej robić, propagować, edukować w tym zakresie, uważam, że jest po prostu wspaniałe i mam nadzieję, że będę kibicować temu projektowi i myślę, że jeśli to będzie skierowane do młodych ludzi, to po prostu tylko i wyłącznie brawa.